Czy zastanawiałeś się kiedyś, co to znaczy być prawdziwym wojownikiem? Kim jest owa osoba i jakie zachowania jej towarzyszą? Jeden z filarów mangi i anime typu seinen porusza właśnie tę tematykę. A mowa tutaj o sadze winlandzkiej. Winland Saga, jak każdy seinen, to anime skierowane głównie do starszej, męskiej widowni. Zresztą nie bez przyczyny. Niestandardowy jak na chińskie bajki świat jest osadzony w Europie Północnej za czasów panowania wikingów i ich najazdów na Anglię. Dzieło Makoto Yukimury jest wielowymiarowe i wieloznaczne. Świat przedstawiony, z jakim mamy do czynienia, zahacza o wydarzenia, które faktycznie miały miejsce, co może sprawić, że łatwiej będzie nam się pochylić nad podstawami w nim występującymi. Jego wielowątkowość w zasadzie pozwala na zrobienie całej serii. Lecz my dziś pod lupę weźmiemy postawę najsilniejszego człowieka na ziemi. Torza oraz jego syna Thorfina. Thorz to dezerter z elitarnej nordyckiej armii z wikingów. W trakcie jednego z bojów, troll z Jomu podjął decyzję, która dojrzewała w nim od dłuższego czasu. W trakcie walk, kiedy tylko zauważył sposobność, zdecydował się on wyrzucić miecz i sfingować własną śmierć. Nie minęło wiele czasu, a... Człowiek, który miał siłę wiosłować za pięciu, zamieszkał na terenach, do których wojna nie docierała, a przynajmniej w założeniu miała nie dotrzeć czyli na Islandię. Skąd u niepokonanego, kompletnego wojownika taka decyzja? Jak słyszymy w retrospekcji, ojciec Torfina po raz pierwszy zaczął obawiać się walki w momencie narodzin swojego pierwszego dziecka. Był zbyt zajęty, by nadać córce imię, co nie spodobało się jego żonie. I wtedy też zobaczył ją wściekłą pierwszy i jedyny raz w życiu. Ojciec, głównego bohatera teraz zdał sobie sprawę wtedy, jak bardzo istotne dla bliskich danej osoby są tak małe momenty, jak właśnie nadawanie imion czy narodziny. Przed tym wydarzeniem, przed zostaniem ojcem, Tors nie znał wagi życia. Odbieranie go stało się dla niego tak naturalne, tak mechaniczne, że robił to praktycznie refleksji i bez większych problemów. Zresztą trudno się dziwić, taka była w końcu jego praca. Tysiąc lat temu, w czasach, kiedy Polska jeszcze raczkowała, życie zwykłych ludzi było zdecydowanie trudniejsze od naszego. Ciężko jest sobie wyobrazić życie w świecie, w którym na każdym kroku czyha na nas niebezpieczeństwo. Pięciu zadwojów to pokaźna armia, a ogrzanie sobie łóżka to poważny wyczyn. Realia tego okrutnego świata były zupełnie inne niż te, z którymi mierzymy się w teraźniejszych czasach. Dlaczego jednak historia pociąga nas od samego początku? A no pewnie właśnie dlatego, że życie Wikingów tak bardzo odbiegało od naszego codziennego, monotonnego przemijania. Człowiek XXI wieku działa w zdecydowanie lepiej zorganizowanym społeczeństwie. Nie jest tak, że wojna może nadejść w każdej chwili. Mamy dostęp do specjalistycznej opieki zdrowotnej na wyciągnięcie ręki, a szczytem zmartwień jest często czynnik losowy, o który zdecydowanie trudniej niż na ogarniętej śniegiem i lodem Islandii. Kiedy życie nabrało dla Torza nowego znaczenia, zaczął on wychodzić z założenia zupełnie odmiennego niż wreszcie społeczeństwa wikingów. W tym miejscu musimy sobie nakreślić, w jakiej kulturze wychowywali się północni wojownicy. Siła była w ich świecie najwyższą z możliwych wartości, a Prawdziwie rozpoznawalny mogłeś stać się jedynie w momencie, w którym osiągnąłeś coś godnego pochwały w boju. Bez toczenia potyczki w momencie śmierci nie byłeś nawet w stanie trafić do krainy wiecznej szczęśliwości, Walhalli. Za pośrednictwem Valkyrii trafiały tam jedynie osoby dzierżące w swoich ostatnich chwilach broń. Jeśli przez całe życie ktoś indoktrynuje Cię tego typu przekonaniami, to niedziwnym jest, że odejście od tego sposobu myślenia uznawane jest za słabość. Tors dojrzał do decyzji o odrzuceniu tego sposobu myślenia i przybrał antagonistyczną do tego postawę. A mianowicie, szedł już przez życie z maksymum, nikt nie ma żadnych wrogów. A teraz wyobraź sobie, że robisz coś podobnego w dzisiejszych czasach. Mimo ram, które narzuca na ciebie społeczeństwo, czy też środowisko, jakie cię otacza, ty decydujesz się na zadumę, na refleksję nad twoim dotychczasowym życiem i nagle okazuje się, że to, co uznawałeś za słuszne przez tak długi okres czasu, wcale tej słuszności nie ma. Thors doszedł do podobnej refleksji w momencie, w którym powiększyła się jego rodzina. I zadaj sobie teraz pytanie, czy taka przemiana jest możliwa nawet u najbardziej zatwardziałych zwolników pewnych idei? Oczywiście, że jest. Potrzebują oni jednak do tego pewnego, odpowiedniego zapalnika. Jak najpotężniejszy wojownik planował stać się tym prawdziwym. Pokazał nam to już na początku, rozmawiając w swoim domostwie z młodym adeptem sztuki wojennej, swoim synem. Gdy tylko Tors przyłapał syna na zachwycaniu się nad jego bronią, to po krótkim dialogu przedstawił swoją maksymę, brzmiącą następująco. Nie masz żadnych wrogów. Nikt nie ma żadnych wrogów. Prawdziwy wojownik nie potrzebuje miecza. Potrafisz to sobie wyobrazić? Czy jesteś w stanie wyzbyć się nienawiści, wrogości i zazdrości wobec drugiego człowieka i spojrzeć na niego jako na osobę, która tak samo jak ty toczy już wystarczająco wyczerpującą walkę z własną rzeczywistością? Tata głównego bohatera w całym swoim utopijnym mniemaniu o świecie nie jest wcale pacyfistą. Pacyfizm zakłada dążenie do pokoju, zaniechanie wojny za wszelką cenę, a także brak przygotowywania się do niej. Tors unika konfliktu za wszelką cenę, lecz uważa, że można krzywdzić jedynie w celu obrony samego siebie lub bliskich ci ludzi, a nie dla zaspokojenia własnych pobudek. Gdyby tylko chciał, to dzięki swoim umiejętnościom byłby w stanie bez problemu się wzbogacić, czy też uciec od znojów biednego wyspiarskiego życia krzywdząc innych. On jednak decyduje się walczyć z rzeczywistością w najbardziej empatyczny sposób z możliwych. Nie ingeruje w życia innych, Chyba że ma to przynieść pozytywny skutek. To właśnie nazywa byciem prawdziwym wojownikiem. W zestawieniu z resztą wojowników, piratów, to ich właśnie różni. Ich siłą jest możliwość zwiększania swoich wpływów dzięki przemocy i niszczeniu żywotów innych ludzi. A siłą byłego ją z Wikinga jest to, że świadomie i stale decyduje się na trwanie w zgodzie z ludźmi go otaczającymi i wyzbywa się inwazyjnych działań wobec pozostałych. Życie jest walką samą w sobie. Cały czas musisz znosić jego trud, starać się o wyżywienie rodziny, o utrzymanie dachu nad głową i o to, by każdy kolejny dzień przynosił coś dobrego. Prawdziwy wojownik to wie. I jest prawdziwy nie dlatego, że wykorzystuje swoją siłę, a dlatego, że jest na tyle silny, by jej nie używać w choćby jak najmniejszym stopniu, by przeżyć kolejny dzień. W Winland Sadze ile postaci, tyle mniemań o tym, kto jest prawdziwym wojownikiem. Rzecz jasna, większość z wikingów uznawała tych najpotężniejszych przedstawicieli swojej profesji jako tych prawdziwych, ale to tylko bezpodstawne myślenie większości. Ci, którzy faktycznie coś znaczyli w tym świecie, gonili ideę, którą Toros doścignął. Wprawdzie żadnemu z nich nie udało się dojść do takich wniosków, ale sama sytuacja pokazuje nam, że lepiej jest gonić i starać się cały czas stawać lepszym aniżeli stanąć w miejscu i iść za tłumem. Bo tak przecież mówi reszta. Przystańmy tu na chwilę. Co w tej całej historii znaczy torfin? Jak zrozumienie nam jego położenia pozwoli nam stać się lepszymi ludźmi? Jego ojciec odszedł z tego świata z uśmiechem na ustach. Akceptując swój los, Thors nie żywił do nikogo urazy. Wiedział bowiem, że w życiu, tak samo jak i na polu bitwy, dzieją się rzeczy nieprzewidywalne. Pewnych zdarzeń nie da się przewidzieć. Przez cały ten czas Torfin zdawał się być zupełnym przeciwieństwem ojca. Nie wierzył w jego maksymy, a sam moment śmierci swego autorytetu zaznaczył wielkim krzykiem i płaczem. Nie można się przecież niczemu dziwić, prawda? Paruletnie dziecko to w końcu symbol niewinności, chodzące o osobienie braku niecnych zachcianek wobec innych. Czystość moralna sama w sobie. Niestety, nasz główny bohater od najmłodszych lat żył z przekonaniem, że musi pomścić swojego ojca. Opakując jego śmierć, zaklinał to, że jego ojciec odrzucił miecz, jakoby był to finalny powód jego śmierci. Zresztą trudno się z tym nie zgodzić, stawiając się w jego sytuacji. Problem niedoszłego wojownika jest taki, że w tym momencie utknął on między przeszłością a przyszłością, ponieważ został on wyciągnięty z teraźniejszości. Młody chłopak myślał jedynie o wcześniejszych wydarzeniach w przeszłości pielęgnował w sobie nienawiść, jednocześnie wybiegając w przeszłość ze swoimi planami zemsty. W przeciwieństwie do swojego opiekuna, który żył tu i teraz, Torfin nie umiał się skupić na tym, co zrobić w danym momencie, żeby mu i jego bliskim żyło się lepiej, tylko tkwił w jeszcze nieistniejących lub już nieistniejących wydarzeniach. Brak akceptacji tego, jak się rzeczy mają, jest przyczyną walki z samym sobą. I tutaj dam wam odnośnik do filozofii Taoizmu, zrobiony przez nie wiem, ale się dowiem. Cały konwój zmartwień nie mógł przystanąć, bo nie pojawiła się nawet chęć zmiany. Być może głównego bohatera nie spotkało nic, co mogło go skłonić do tego, aby zmienić bieg wydarzeń. Ale to jest za to nauka dla nas, aby tak, jak przedstawialiśmy to już wcześniej, przystanąć na chwilę i popatrzeć za perspektywami do Odmienienia naszego funkcjonowania. To właśnie brak umiejętności radzenia sobie z rzeczywistością prowadzi do tego, że uciekamy się do przemocy. Tak, krzywdzenie innych to ucieczka. Zadawanie komuś bólu, bo nie tak miało być, to brak umiejętności kierowania rzeczywistości według własnych potrzeb. Krzywdzenie to oznaka słabości, ponieważ obnaża nasze braki w podejmowaniu decyzji, które mogłyby odmienić nasze życie bez stratu innych ludzi. Prawdziwie silny jesteś dopiero w momencie, w którym potrafisz wpływać na twoje losy tylko i wyłącznie dzięki zasobom, które posiadasz tu i teraz, a nie dzięki tym, które możesz pozyskać. Ponadto podjęcie tego rodzaju postawy może skłonić drugą osobę do tego samego, a dzięki temu do uczynienia świata lepszym miejscem. W końcu obok zemsty celem drugorzędnym Torfina było odkrycie Finlandii. legendarnej krainy bez wojen z żyzną glebą, gdzie ludzie żyją ze sobą w zgodzie. Kraina ta wydawała się zdecydowanie zbyt odległa, jak na realia tamtych czasów. Dlatego właśnie prawdziwi wojownicy decydowali się na stworzenie jej tu i teraz, poprzez podstawę nadstawiania drugiego policzka. I oczywiście odetnijmy tutaj te konotacje historyczne. Według teraźniejszych chrześcijańskich ideałów jest to wyzbycie się zemsty i przebaczenie za dane krzywdy, co może skłonić agresora do refleksji i podjęcia takiej samej, miłosiernej postawy, co pokrzywdzony. Po co się mścić, to nic dobrego nie przyniesie. Nadstaw drugi policzek może on kiedyś zrozumie i będzie próbował naprawić wyrządzone krzywdy. Po tym wstacie możemy wnioskować, że gdyby tylko każdy podjął się takiej przemiany sposobu myślenia, marzenie Torsa i Torfina od Winlandii mogłoby się ziścić tu i teraz. Świat pełen empatii i przebaczenia mógłby zaistnieć na naszych oczach. Pomijając oczywiście motywację Aszelada, której być może użyję w przyszłości do jego analizy, jeśli tylko będziecie chcieli, to w tej analizie jego motyw jest kompletnie inny i być może się z nim nie zgodzicie, ale zacznijmy od początku. Ashalat to człowiek, który jest zaprzeczeniem idei prawdziwego wojownika. Na przestrzeni całej historii nieustannie krzywdzi innych. Przez całą serię nie potrafi on poradzić sobie bez najeżdżania na osoby wokół, czy też korzystania z ich zasobów. W jednej z rozmów ze swoimi ofiarami pirat utożsamia życie z cierpieniem, tym samym zabijając rozmówcę, zarzeka się, że uwolnił go od tego cierpienia. Widzimy w tym przypadku różnicę w mentalnościach Aszelada i a z tego miejsca możemy dojść do prostych wniosków. To, jaką drogę obierzemy, zależy w dużej mierze od tego, w jaki sposób podejdziemy do spotykających nas wydarzeń, czy w końcu do całego życia. Jedni nazwą życie walką i będą starali się o jak najlepszy rezultat na koniec tej potyczki, a drudzy zaś. Utożsamią ją z cierpieniem i z tą wymówką na ustach dadzą sobie prawo, żeby krzywdzić innych. Nie ma tutaj wspólnych postaw pojęciowych. Dwóch Wikingów powinien łączyć relatywizm, a mimo to jeden decyduje się na stanie się prawdziwie słabym, żerując na innych, kiedy drugi z całych sił unika tej, nazwijmy to sztuki odbierania. Kim zatem jest prawdziwy wojownik? Jest nim osoba, która rozumie pozycję drugiej persony. Żyje tu i teraz i nie daje się zatrzymać przeszłości. Skupia się na danej chwili i chce nieść dobro, a w stosunkach z innymi ludźmi kieruje się empatią i miłosierdziem, odrzucając na bok możliwe konflikty. Jednocześnie nie jest to ktoś, kto wyrzeka się przemocy całkowicie. Zna ją doskonale i wie jak z niej korzystać, aczkolwiek zdaje sobie również sprawę, że może jej użyć tylko w przypadku obrony siebie lub bliskich. Traktują życie jako ciągły bój, i niestrudzenie stawia czoła spotkanym przeciwnościom i niczym bubr. Bohatersko walczy o przetrwanie, nie myśląc o tym, czy jego tama upadła, tylko pracuje na lepsze jutro. W ramach podsumowania odcinka powiem jedynie, że jeśli chcesz zostać prawdziwym wojownikiem w dobie XXI wieku, musisz przygotować się do tego, że życie po prostu jest trudne. Nie zawsze jesteś w stanie przewidzieć, co cię spotka, ale musisz być przygotowany na to, że nie wszystko musi pójść po twojej myśli. Jednocześnie, znosząc cały wiatr w oczy, musisz pamiętać o tym, że każdy toczy własny bój o lepsze życie i doceniając jego starania, traktuj go z należytym szacunkiem i miłosierdziem, wyzbywając się chęci skrzywdzenia go na poczet własnych korzyści. Pamiętaj jednak, żeby być gotowym na użycie siły, jaka w tobie drzemie w obronie własnej, bo prawdziwy wojownik to nie ten, który wojuje z innymi, nie ten, który nie korzysta z miecza, tylko ten, który używa go tylko w momencie, w którym musi.